Dziękuję, szanowny panie marszałku. Szanowny panie ministrze, choć może powinnam przestać się wygłupiać i zacząć zwracać się do prawdziwego ministra zdrowia, posłanki Siarkowskiej. Bo kto w Ministerstwie Zdrowia, czy szerzej rządzie, podejmuje decyzje dotyczące działań w pandemii? To pytanie byłoby zasadne, gdyby w ogóle zapadały w ministerstwie jakieś dalej idące decyzje. Posłanka Siarkowska i spółka szantażują rząd, więc mamy paraliż, a ludzie umierają. Kolejne kraje decydują się na lockdown dla niezaszczepionych. Czechy wprowadzają obowiązek szczepień dla wybranych zawodów. Austria obowiązkiem szczepień chce objąć wszystkich obywateli. We Francji i Włoszech od dawna przepustki sanitarne skutecznie podnoszą poziom zaszczepienia. Europa Zachodnia zna rozwiązania. Odpowiedzialne rządy działają, by nie narażać swoich obywateli na pewną śmierć. U nas nawet kampania zachęcania do szczepień leży. Polska jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej pod względem zaszczepienia osób. Tymczasem pod respiratorami leżą i umierają w przerażającej większości właśnie niezaszczepieni. Już w marcu tego roku prosiłam ministerstwo o konkretne wytyczne, choćby w sprawie szczepień ciężarnych, ponieważ do biur poselskich zgłaszają się kobiety, którym szczepienia po prostu odmówiono. Na forach internetowych pełno jest wpisów kobiet, które szczepić się boją, bo nie znają stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Niestety, ministerstwo nie tylko takich wytycznych nie wydało, ale nie zorganizowało również kampanii informacyjnej, dzięki której ciężarne mogłyby się dowiedzieć, jakie są fakty. W efekcie chorują i umierają. Chorują również dzieci, bo one szczepić się nie mogą, więc stają się zakładnikami tych, którzy szczepić się nie chcą. Szacuje się, że 5% z nich będzie miało powikłania, które będą im towarzyszyć prawdopodobnie do końca życia. Liczba nadmiarowych zgonów szybuje. Do połowy listopada tego roku zmarło ponad 420 tysięcy osób. W przedpandemicznym roku 2019 w tym samym okresie zmarło o około 70 tysięcy osób mniej. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że od początku pandemii nadmiarowych zgonów zanotowaliśmy w Polsce już łącznie ponad 170 tysięcy. To nie są suche liczby. To 170 tysięcy pogrzebów, które nie musiały się odbyć. To 170 tysięcy rodzin, które opłakują swoich najbliższych. To COVID wykopał te mogiły, ale to wy, mając do dyspozycji wszelkie narzędzia, patrząc bezczynnie, zamiast wyrwać mu łopatę, odpowiadacie za każdy jeden zgon. Panie ministrze, lekarze na Podhalu są już na skraju wyczerpania nerwowego i moralnego. Widzą bezsens sytuacji, w której zasoby ochrony zdrowia zjada kolejna fala epidemii, której można było z powodzeniem zapobiec. Lekarze w całym kraju nie mogą patrzeć spokojnie, jak zamykane są kolejne oddziały, bo pod tlen trafiają niezaszczepieni. W Sanoku zamknięto oddział kardiologiczny, w Zakopanem oddział ginekologiczno-położniczy, we Włocławku pediatryczny, w Gostyniu chirurgii. Wśród lekarzy narasta bunt. Nie przygotowaliście systemu na czwartą falę, a teraz udajecie, że wszystko jest w porządku. Jako Lewica zaproponowaliśmy czytelną i skuteczną politykę stop pandemii, stop COVID. Stajemy jako rzecznik osób niezaszczepionych. Mamy odwagę jako pierwsi powiedzieć stop antyszczepionkowcom. Życie nas wszystkich jest ważniejsze niż wasze słupki poparcia. Nasza propozycja jest prosta. Szczepieni bez lockdownu. Testy dla pracowników ochrony zdrowia, oświaty i innych narażonych zawodów, jak na przykład dla obsługi transportu zbiorowego, czyli konduktorów czy kontrolerów, ale także pracowników administracyjnych. Ograniczenia dla niezaszczepionych i nieprzetestowanych. Paszporty covidowe przepustką do normalności. Obowiązkowe przedstawienie certyfikatu o zaszczepieniu, certyfikatu ozdrowieńca lub testu wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin w następujących miejscach. Zgromadzenia i wydarzenia publiczne, siłownie, kluby fitness, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele i noclegi turystyczne, gastronomia, centra handlowe, kościoły, miejsca kultu, teatry, kina. To da się zrobić. Skąd się więc bierze ta bezczynność w sprawie szczepień? Kiedy pan minister wprowadzi skuteczną politykę sanitarną? Kiedy zobaczymy w Polsce paszporty covidowe? Podobne postulaty zgłasza Rada Medyczna i Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Domagamy się, żeby rekomendacje Rady Medycznej przy premierze były jawne i znane opinii publicznej. I powiem wprost. Mamy już dość waszej idiotycznej polityki patrzenia z założonymi rękami, jak umierają nasi bliscy. Mamy już dość hołdowaniu morderczej głupocie antyszczepionkowców. Mamy już dość pogłębianiu masowego grobu, do którego trafiają ofiary waszej bezmyślności. Zacznijcie działać. To umierają nasi bliscy, nasi przyjaciele, nasza rodzina.
Jeżeli nie zaczniecie działać, będziecie po prostu bezczynnie patrzeć, jak umierają kolejni Polacy. Dzisiaj zmarło 570 osób. 29 tysięcy osób zachorowało. Ile jeszcze osób ma umrzeć, żebyście zaczęli coś robić? Dziękuję. Dziękuję serdecznie.